Witam. Zapraszam dzisiaj na film Nacinanie ślimaka. Ślimacznica, pewnie wiecie jak wygląda. I to będzie nie żaden konkretny ślimak, tylko taki ślimak nauka. No mam tu zamocowany materiał. Jak widzicie jest to Ertalon. A dlaczego Ertalon, a nie stal? Zaraz powiedzą, bo na Ertalonie łatwiej się uczyć. Ja jak zaczynałem jakieś roboty, coś nie wiedziałem jak to zrobić, a to brałem właśnie aluminium, mosiądz, jakiś miękki materiał i na tym się najlepiej uczyć. No i zaraz pokażę. Oczywiście tutaj będę mógł przybierać po 2 mm. No i 5 minut i ślimak gotowy. Na stali przybieramy znacznie mniej. I powiedzieć, ja to tak robię, że rozjeżdżam na boki. Można też naciąć nożem. Nóż musi być odpowiednio naoszony, ale to będzie oddzielny jakiś temat filmu, jak będzie wam się to podobało. Także dzisiaj będzie tylko samo już nacinanie ślimaka. No i od czego to zaczniemy? Materiał zamocowany, przykręcony, to jest prosta czynność. Później robimy sobie nakiełek. No i teraz robimy nakiełek. No i później takim można tutaj w tym przypadku, tym samym nożem robimy tu z tej strony faskę i z drugiej strony zrobię tak zwane miejsce na wyskoczenie. No to jest wyskoczenie na wyjście noża. W poradniku tokarza jest podane, ile musi być miejsca wolnego przy danej, jak to się mówi, skoku gwintu. Nie pamiętam tego, bo to jest poradnik tokarza, żeby tam sobie zajrzeć jak potrzeba. Ważne jest, żeby wiedzieć, że coś takiego jest. I to wystarczy. No i teraz zapraszamy do oglądania. Mamy już materiał z grubsza przygotowany, zrobiony nakiełek, podparte kłem. Teraz musimy wiedzieć, jaki będziemy mieli zrobić skok gwintu tego ślimaka i jaki moduł. No tutaj w tym przypadku będzie 4, skok 12. Zaraz zobaczycie, jak szybko będzie maszyna. Trzeba uważać, żeby było na zwolnionym przełożeniu. Nie wolno robić na tym szybkim, bo nie byście się obejrzeli, już byście mieli i mak na uchwycie. I katastrofa, jak to się mówi w języku CNC, kolizja, a tego oczywiście nie chcemy. No to tak, ustawiamy tam, to też nie pokazuję na razie, bo to będzie też może kolejny oddzielny temat na film. Także teraz wiem już styk, złapałem, ustawiłem sobie 0. Teraz zapinam śrubę pociągową. Jeszcze sobie to zrobię na pusto. Zapięła się śruba. Musimy mieć to wszystko przygotowane. No i teraz włączamy obroty i oglądamy.
teraz możecie sobie zobaczyć. Przybliżymy. O, już więcej nie przybliżymy. Co to nam wyszło? No wyszło nam coś takiego. No to nie jest idealny ślimak, no ale widać zarys, widać kształt. Ślimak jest coś podobny wyglądem do tego. Także no jakbyście się chcieli uczyć, próbować, to polecam do nauki, do próbowania miękkie materiały. No także no nie od razu się, jak to mówi, zakłada to na tokarkę i stal się toczy. Najpierw jakieś miękkie, aluminium, mosiądz, dobrze obrabialną stal automatową, a później się przechodzi na trudniejsze detale. Także dziękuję bardzo. Jeśli chcecie zobaczyć stali, piszcie w komentarzach. Za jakiś czas pokażę, bo mam do zrobienia ślimak specjalny. No ale to się troszeczkę zejdzie, bo to trzeba zrobić otoczkę. Trzeba specjalnie zaszlifować nóż pod odpowiednim kątem na ostrzałce. Także wiele czynników jest z tym związanych, żeby ślimak wyszedł dobrze tak jak potrzeba. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.